Coraz więcej wskazuje na to, że to SPD wspólnie z liberałami i zielonymi utworzą w Niemczech nowy rząd. Oznacza to, że poza głównym nurtem niemieckiej polityki znajdzie się CDU-CSU. Wybory w Niemczech wygrali socjaldemokraci. Na drugim miejscu plasowała się dotychczas rządząca koalicja CDU-CSU. Nadal nie wiadomo, która partia utworzy rząd. Trwają rozmowy koalicyjne. Zarówno SPD oraz CDU-CSU zadeklarowali chęć współpracy z Zielonymi oraz FDP. Najbardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz koalicji SPD z FDP i Zielonymi. Cieszymy się, że rozpoczynają się trójstronne rozmowy z FDP, Zielonymi i Partią Socjaldemokratyczną. Dotychczasowe rozmowy dwustronne uznaliśmy już za bardzo konstruktywne. Jesteśmy wdzięczni za bardzo profesjonalny i poważny sposób, w jaki Zieloni i FDP forsowali do tej pory tworzenie rządu. Rozmowy trójstronne SPD z liberałami i Zielonymi oznaczają, że poza rządem może zostać rządząca dotąd CDU-CSU. Kandydat na kanclerza z Chadecji, Armin Laschet, poinformował, że dalej jest gotowy, by rozmawiać o koalicji. Proponuje tak zwaną koalicję jamajską, czyli taką, w której będzie miejsce dla FDP i Zielonych. Szanujemy fakt, że trwają teraz wspólne rozmowy między FDP, Zielonymi i SPD. Zasygnalizowaliśmy, że jesteśmy też gotowi do dalszych rozmów, ale decyzja, z kim rozmawiać i w jakiej kolejności, należy do FDP i Zielonych. I dlatego szanujemy ich decyzje. CDU i CSU są gotowe do rozmów. Rozmowy CDU-CSU z FDP i Zielonymi miały pokazać znaczne różnice w patrzeniu na niektóre kwestie.